Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Real Madrid pokonany przez piłkarza Legii Warszawa. Fatalna kontuzja gracza Szachtara Doniec. Lionel Messi w końcu zdobył bramkę dla Paris Saint-Germain i to naprawdę nie byle jaką. Liverpool zdemolował rywali. Problemy Juventusu przed meczem z Chelsea. Firma z Dubaju chce spłacić długi FC Barcelony. UEFA poległa w walce z Superligą, a na sam koniec zapowiedź dzisiejszych meczów. Zachęcam oczywiście do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Dzięki temu nie ominą was kolejne informacje ze świata piłki nożnej. Zajrzyjcie także na kanał Nie Grasz, Nie Wygrasz, ponieważ tam wczoraj opublikowałem film. Są tam newsy, których tutaj nie znajdziecie, więc myślę, że naprawdę warto. A teraz zapraszam do oglądania. Szok i po prostu niedowierzanie. Real Madrid dostał w papę w pojedynku z Szerifem i do tego na własnym obiekcie. Piłkarze Carlo Ancelottiego na pewno nawet nie zakładali, że mogą to przegrać, a jednak 2-1 dla mołdawskiej drużyny stało się faktem. Gola w pierwszej części tego meczu zdobył Jakub Bojew. Otrzymał idealne dośrodkowanie od kolegi i go nie zmarnował. Jest to piłkarz wypożyczony z Legii Warszawa, który jeszcze miesiąc temu grał w spotkaniu rezerw Legii Warszawa z Mamrami Giżycko, a wczoraj zdobył bramkę na Estadio Santiago Bernabeu, grając przeciwko Realowi Madryt. Dla niego jest to po prostu jak sen i nie ma co się temu dziwić. Nagle stanął przed życiową szansą i ją wykorzystuje. Oby tak dalej. Po trafieniu także nie krył swoich emocji. Twarz ukrył w dłoniach i się rozpłakał, ale ja na jego miejscu zrobiłbym to samo. Bramkę wyrównującą zdobył Karim Benzema i do tego po rzucie karnym. Ale dopiero w końcówce blamasz Realu Madryt stał się faktem. W doliczonym czasie gry Szerif trafił na 2-1. Drugi pojedynek w grupie D odbył się o godzinie 18:45 i była to rywalizacja Interu z Szachtarem, zakończona remisem. Niestety fatalnej kontuzji w trakcie tego meczu doznał Traore, piłkarz Szachtara. Rywal wpadł w jego nogę, a przez to bardzo nienaturalnie wygięło się jego kolano oraz kostka. Teraz zapewne będzie czekała go operacja oraz kilka miesięcy przerwy od piłki. Tak na ten moment wygląda tabela grupy D. Mołdawski Szerif jak na razie ma komplet punktów i zajmuje pierwszą pozycję w tabeli. Derby szejków dla Paris Saint-Germain, a Lionel Messi zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach nowego klubu. Długo kazał kibicom na nią czekać, ale w końcu jest. Argentyńczyk zagrał kombinacyjną akcję z Kylianem Mbappé i stało się. Uderzenie z dystansu było nie do obrony. On trafił na 2-0, ale Leo zagrał także od pierwszej minuty tego spotkania, choć na konferencji prasowej trener Mauricio Pochettino mówił, że to będzie raczej niemożliwe. PSG objęło prowadzenie już na samym początku. Idrissa Gueye uderzył nie do obrony. Wygląda też na to, że działania Mino Raioli i straszenie zarządu Paris Saint-Germain przyniosło w końcu efekt. W bramce od samego początku wystąpił Gigi Donnarumma i trzeba też jasno powiedzieć, że gdyby nie on i jego wygibasy w bramce, to wynik tego meczu prawdopodobnie byłby zupełnie inny. W minucie 26 Manchester City mógł doprowadzić do wyrównania, ale z metra, serio z jednego metra do pustej bramki, nie trafił Bernardo Silva. Uderzył, ale tylko w poprzeczkę. Obywatele mieli przewagę, co także pokazują statystyki, ale nimi meczu się nie wygrywa. Byliśmy także świadkiem szybkiego zachowania ze strony Kevina De Bruyne, który wyprostowaną nogą zaatakował rywala. Arbiter jednak pokazał mu tylko żółty kartonik i gra była kontynuowana. W grupie A rywalizuje także RB Lipsk oraz Klub Brugge i niespodziewanie ci pierwsi znowu przegrali. Choć Nkunku otworzył wynik w 5 minucie spotkania, to potem trafiali już tylko goście i po 90 minutach było 2-1 dla przyjezdnych. A tak obecnie prezentuje się tabela grupy A. Problemów z wygrywaniem meczów w tym sezonie nie ma na pewno Liverpool. Wczoraj udowodnili swoją dobrą dyspozycję i pewnie bo aż 5-1 sklepali FC Porto. Ich dominację na boisku było widać przez praktycznie całe spotkanie, aczkolwiek przez pierwsze 15 minut gospodarze dzielnie się bronili. W tym samym czasie w ramach grupy B rywalizację prowadził AC Milan z Atletico Madryt. Mecz układał się po myśli włoskiej ekipy, ale tylko do 29 minuty. Najpierw prowadzenie zdobył Rafael Leao, ale niestety kilka minut później Frank Kessié dwa razy faulował. Dwie żółte kartki, które pokazał mu arbiter, odesłały go do szatni. Pomimo utraty zawodnika i gry w 10 dzielnie się bronili i walczyli aż do 84 minuty. Wtedy do bramki trafił Antoine Griezmann, a jeszcze potem po rzucie karnym gola zdobył Luis Suarez i ustanowił wynik tego meczu na 2-1 dla Atletico Madryt. W grupie C raczej bez większego zaskoczenia. Borussia Dortmund poradziła sobie ze Sportingiem Lizbona i wygrała 1-0. BVB wygrało pomimo tego, że w składzie zabrakło m.in. Erlinga Haalanda z powodu kontuzji. Z kolei Malen, który jest następcą Jadona Sancho w niemieckim klubie, zdobył jedyną bramkę w tym meczu. W drugim meczu grupy C Ajax zmierzył się z Besiktaszem i tam zobaczyliśmy o jednego gola więcej. 2-0 wygrał Ajax. Gospodarze kontrolowali wydarzenie na boisku, o czym świadczą statystyki. A najlepsze jest to, że Besiktasz przez całe spotkanie nie oddał nawet jednego celnego uderzenia.
Już dziś zmierzy się Juventus-Chelsea. Zdecydowanym faworytem tego meczu są piłkarze Thomasa Tuchela, gdyż po tym, co ostatnio pokazuje Juventus, postawienie ich w roli faworyta wydaje się być szaleństwem. W poprzednim meczu ligowym Massimiliano Allegri, czyli trener Juventusu, zdecydował się na zmianę bramkarza. Mattia Perin zastąpił Wojciecha Szczęsnego, aczkolwiek na wczorajszej konferencji prasowej Włoch zapewnił, że dzisiaj to Polak pojawi się między słupkami starej damy. Oprócz Polaka pewny występu może być także Locatelli, ale i tak Juventus ma naprawdę spore problemy. Z powodu kontuzji odpada m.in. Paulo Dybala oraz Alvaro Morata, a to jest wielkie osłabienie linii ofensywnej. Może nie byłoby tak źle, gdyby był jeszcze Cristiano Ronaldo, ale on dzisiaj będzie rywalizował w koszulce Manchester United. To, że FC Barcelona ma wielkie zaległości finansowe, to oczywiście wiemy, ale że znajdzie się jakiś szaleniec, który to wszystko będzie chciał pokryć, no powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. Wczoraj w internecie pojawiła się informacja, że tajemnicza firma z Dubaju, jej nazwa jak na razie nie została podana, chce spłacić wszelkie długi FC Barcelony. Łącznie ma być to suma około 1,3 miliarda dolarów. Klub miałby jednak otrzymać o 200 milionów euro więcej, które miałby przeznaczyć na transfery i być może na powrót Leo Messiego na Camp Nou. Nie są jednak znane zasady tego przelewu. Prawdopodobnie chodzi o pożyczkę, którą klub będzie mógł sobie rozłożyć nawet na 12 lat, więc to brzmi całkiem spoko. Dzięki temu FC Barcelona pozbyłaby się tych obecnych zobowiązań i pozostałaby tylko z jedną, dużą pożyczką. UEFA przegrała w sądzie Superligą. Jak pewnie pamiętacie, to w czerwcu tego roku UEFA wszczęła karne postępowanie wobec Juventusu, Realu Madryt oraz FC Barcelonie, czyli przeciwko tym klubom, które z Superligi nie zrezygnowały. One podały całą sprawę do sądu, a w lipcu tego roku już ją wygrały. Do 27 września UEFA miała wycofać wszelkie oskarżenia i sankcje wobec tych klubów i to zrobiła w ostatnich godzinach wyznaczonych do wykonania tego wniosku. Sąd orzekł, że takie postępowanie UEFA jest niezgodne z prawem wolności handlu, a ono obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Na następny dzień wydano jednak kolejny komunikat. Tym razem jest to oświadczenie, że UEFA dalej będzie dochodziła swoich praw i nie jest to koniec całej tej imprezy. Ciekawie, jaki swój finał będzie miała Superliga. Zostanie na nowo powołana? Swoje przypuszczenia napiszcie w komentarzu. No i tak na sam koniec standardowo, jakie dziś czekają nas spotkania. O godzinie 18:45 zmierzy się Atalanta Bergamo z Young Boys oraz Zenit kontra Malmo. Z kolei o godzinie 21:00 Bayern Monachium podejmie drużynę z Kijowa, czyli Dynamo Kijów. Benfica Lizbona spotka się z FC Barceloną. Juventus na własnym obiekcie podejmie obecnego mistrza, czyli Chelsea. Na Old Trafford uda się Villarreal na potyczkę z Manchesterem United. Salzburg podejmie Lille, a Wolfsburg zmierzy się z hiszpańską Sevillą. No i też w komentarzu napiszcie, na które spotkanie najbardziej czekacie. Ja i myślę, że także większość z Was nie może się doczekać potyczki Juventusu z Chelsea. I będę oczywiście serduszkiem także za Manchesterem United, aby w końcu ten Villarreal pokonali. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. W komentarzu napiszcie też, który mecz Champions League dzisiaj macie zamiar oglądać. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za wytrwanie do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!